Witajcie, z tej strony ponownie Starkey. Oto i Battle Chasers Night War. I kolejny raz jesteśmy w żelaznym przyczółku. Głównie dlatego, że jak mówiłem, chciałem tam uzupełnić parę braków i jednocześnie znalazłem ryby. Właśnie. Jak widać, znalazłem opcję łowienia ryb. Trochę pominąłem. Dobra, mniejsza to. Niech Gali sobie połowi. No i właśnie łowienie ryb, pierwsza rzecz. A druga... To w sumie właśnie sam w sobie fakt, że... No, znalazłem to, jeszcze jedną rzecz, co chciałem wam pokazać, więc... Zobaczmy, jak to będzie. Cokolwiek mi w ogóle weźmie. Bo w sumie trochę za mocno zrzuciłem. Nie, za mocno. O, dobra, nie, mamy coś. Dobra. Coś się udało. Co to? Krabuś. Piękne. Dobra. Niech będzie teraz bliżej, znacznie bliżej, to może coś innego weźmie. Dobra, nawet nie rozumiem, o co chodzi tutaj tak do końca. Powiedzmy, że każą nawijać, a jak ruszam, to ryba mi ucieka. Dobra. Jakieś dziwne to. Dobra. O, coś się zainteresowało. Co my tu mamy? O! Łotka włócznik. Wow. Dobra, nawet nie wiem, czy jest sens to wszystko robić. Ale będzie, no ja chcę spróbować, może znajdę coś naprawdę fajnego. Dobra, chyba nie do końca rozumiem, jak to się robi. Może gdzieś będziemy jakieś informacje o tym wędkarstwie, bo w sumie... nie, no w sumie... Prawdopodobnie nawet nie... Nie doczytałem, jak to się robi, przez co nie mogę teraz łowić dobrze. Ale cóż, no... Wiecie co, no tak to wygląda. Aha! Znaleźć taki sposób, żeby tą rybę przyciągnąć, a ona może w różne sposoby uciekać. Dobra, już rozumiem, co... Wodnik. Odrzucony prototyp wodnego mecha infiltracyjnego. Aha. Sprytne. Dobra, podoba mnie się. Czy coś weźmie? Tak, weźmie. Trzeba po prostu kontrolować jego ruchy całkowicie. Fajnie. I morski żółw. Spokojny żółw, często spotykany wśród wysp. Wiecie co, nawet nie wiem, czy jest sens łowić tutaj wszystko, ale czemu nie? Jak już zrobię odcinka, to wyłowimy wszystko, co jest, dobra. Okej. Chyba właśnie już załapałem dosłownie co jak i w sumie działa fajnie. Dobra, ostatnie kilka ryb. Miejmy nadzieję, że coś złapiemy. Chociaż widać, że tym razem się nic nie zainteresuje. A szkoda. Ale proszę. Przyjemna mi gierka. Mi znacznie przyjemniejsza niż to, co widać w Graveyard Keeperze, bo tutaj przynajmniej jest to sensowne. Dobra. Bierze coś, czy tak będziecie tylko pływać w nieskończoność rybki? Nic nie bierze. Dobra. No serio, nic nie chcę wziąć. Tutaj zauważyłem, że jeśli ma brać, to weźmie od razu. O, dobra, krab będzie. Będzie krabik. Aha, w sumie bardzo łatwo to jest, tak się naprawdę już zrozumiało co i jak. Kolejny krabuś, okej, teraz rzucamy tu. Nic. A, czyli zgodnie, że może się okazać, że oni muszą to widzieć, żeby to zrobić, nie wiem. Czy dwie ryby zostały w sumie. Może lepszym pomysłem byłoby wyciąć już teraz ten fragment, żebyście nie musieli oglądać, jak ja się męczę z tym... łapaniem ostatnich ryb. Ja, to w sumie może być mądry pomysł.
Mam jeszcze lepszy pomysł, nie będę... Nie będę po prostu tu siedział wiecznie i próbował ostatniej rybki wyłowić, skoro to nic nie daje. No. Tak więc... Idziemy. I teraz chciałbym wam pokazać kolejną rzecz, którą odkryłem. Ona będzie chyba w tym miejscu. Żeby nie było, nie znalazłem niestety tego całego dziada, po którego tak naprawdę przylazłem. Ale mam za to jakąś inną zagadkę, więc proszę. Znowu się zamknąłem. Ciągle zapominam, czy to było 4, 3, 2, 1. No nie, chyba 1, 2, 3, 4. Albo 1, 3, a na końcu 2. Teraz sobie przypominać. Każdy należy użyć tylko raz. Najpierw połowa czwórki, później 1 trzecia trójki, dalej... Aha. Dobra. Dobra, najpierw 2, potem 3. 2, 3, 1, 4. Może to będzie, dobra. 2, znaczy 1. 4, 3 spróbujemy. 4, 3. Tak, 2, 1, 4, 3. No proszę. Fajny pomysł, ale spodziewałem się trochę więcej. Wiecie, no proste bardzo. Ale w sumie czego się spodziewać po takim podziemiu, które jest w sumie pierwszym z pierwszych. Okej. Dobra. Jeszcze trzeba wrócić w tamto miejsce. Wydaje mi się, że trochę dokładnie zwiedziłem, bo jak widać, jeśli się zwiedzi wszystko dokładnie, to znikają stamtąd elementy. Albo czegoś tu pominąłem, albo naprawdę nie wiem co i jak, ale obstawiam, że prędzej pominąłem coś. A nie, dobra, to tego fontanna. A nie, o! No właśnie, moja kostka znowu. A jak widzicie sobie, rękawice nokautujące postanowiłem wzmocnić. W sumie nie wiem czemu. Są pod wieloma względami, jak tak patrzę, gorsze, ale przynajmniej mają tą siłę ataku lepszą, więc... Czemu nie? Zmieniłem je, to już niech będą. Teraz jest tutaj coś jeszcze, czy nie? Nie, no właśnie według gry coś jest, ale... Albo to jestem ja... Za głupi na to, żeby to odkryć, albo nie wiem co i jak. Może gdzieś tu jest jakaś w teorii słaba ściana, którą można byłoby rozbić czy coś, ale... No niestety, ja nie mam pomysłu, co by to mogło być, więc... Jedyne co zostało, to połazić... A, okej. Okay. Dobra, nawet mogę przejść w ten sposób, kalibra co nas trochę wyleczy. I mogę wam też szczerze powiedzieć, że w starcie z tym całym wszystkim, co tutaj jest, no, jest aż zbyt proste momentalnie na normalnym, chociaż nie ma co dziwić. Mam wylewelowane postacie i w ogóle, więc w sumie może być kwestia tego, że właśnie moje postacie są już mocno rozwinięte. O, proszę. Więc pominąłem więcej niż myślałem. Kolejny punkt teleportacyjny, jeszcze miejsce do łowienia. No nieźle, nieźle, trzeba w sumie źle to, no ale rozumiecie o co chodzi, tak więc tak. Skoro tak popomijałem, to chyba warto byłoby najpierw zająć się tymi glutami, a potem połowić, chociaż przez chwilę. Oczywiście bitwy tutaj, jak zobaczycie, będą trywialne wręcz momentalnie. No tylko oczywiście krwawienie mam, bo łaziłem po pułapkach. Tam. Dobra, trochę stat będzie, niestety. Ale zaraz się i tak naładuję zryw kalibretto, to podczas starcia z bossem się po prostu mocno wyleczymy, czy tam podczas starcia z czymkolwiek innym. Dobra. I proszę, Gali pierwszym swoim ciosem już znokautowała wroga, przez co, no. Udało się. Dobra. Załatwione. Nic ciekawego. Po prostu my. Nic. I zobaczmy, co jeszcze według... Ja się jeszcze tutaj ponoć zgubiłem właśnie jakąś notatkę, chociaż... W sumie nawet nie wiem, gdzie ona by mogła być... O, tutaj. Jakiś wpis do... A właśnie, jakaś wielka księga wiedzy, dobra. Pozwólcie, że przeczytam to. Bo w sumie zauważyłem, że to jest coś nowego. Katastrofa. Gdy tylko stanęliśmy na tej opuszczonej wyspie, tragedie zdarzyły się jedna za drugą. Najpierw był... Szkwał, który przywitał nas tuż po zejściu na ląd. Niemal rozbił nasze statki o skalisty brzeg. Później okazało się, że większość naszych racji żywnościowych zjadły szczury. Czułem się, jakby sami bogowie byli przeciwko nam. Podobnie nieudane było przeczesywanie przyczółka.
Jak ktoś miałby znaleźć drogę w tych przeklętych katakumbach. Dobra, tak więc widzicie, no. Wykrzyknika dalej, znaczy już nie ma wykrzyknika, ale dalej są one w niektórych miejscach, więc... Nie wiem, co one mogą oznaczać. Dobra. Zobaczymy przynajmniej, czy jakaś nowa ryba tutaj może będzie. Mi jakiś delfin, czy rekin, więc... Dobra. Znowu płotka. Moim celem będzie ten delfin. Nie jakiś krabusie czy coś, tylko... Delfin. Dobra. Okej. I zaraz się powinno udać. Dziękuję bardzo. Kolejny krabuś. I rzucamy może tego delfina w końcu zachęcić coś. Nie, tylko żółw morski. No cóż. Mamy jakiekolwiek ryby. Chociaż nie wiem, czy ten delfin nie jest, powiedzmy, zbyt wybredny jak na to, co posiadam. Mi nie znam się na łowieniu prawie w ogóle, więc... Sprawdźmy jeszcze raz. Jeśli się nie uda, to w sumie możemy odpuścić, póki co. Ale ciekawe, ostatnio jak tu zaglądaliśmy, to nie było w ogóle opcji łowienia. Chyba, że ja byłem ślepy i była, tylko że no, oczywiście ja, że mi jej nie wykorzystał. No, widzicie to. Normalnie mi coś trzaśnie z tym, że te ryby nie biorą. Chociaż... Nie, ten delfin pewnie nie weźmie, czy tam rekin, czy co to by to nie było. Chociaż, może, może... No. Widzę, że to jest... Bydle, które... O! Jak już się by wyrywało, to wyrwie się strasznie szybko. Bąblik. Przerażające, rozległe głębiny otwartego oceanu sprawiły, że ten młody rekin zawędrował na płytkie wody, gdzie udało się go złapać. A, czyli rekin, dobra. Mógłbym jeszcze niby dalej próbować łowić, ale mi to starczy. Chyba. Teraz tylko przydałoby się jeszcze dowiedzieć, co oznaczają te wykrzykniki. Nie chcę już tu łowić. Dobra. Dobra. To wiecie co, ja może poszukam gdzieś nawet jakiegoś rozwiązania przy tej fontannie i spotkam się, jak coś znajdę, albo jak nie znajdę. Wiecie co, szukałem wszędzie i w pokoju tym samym z fontanną i w innych, gdzie mam te dziwne znaczki. Nic. Po prostu nic. W takim też wypadku, no, nie umiem powiedzieć jakiejkolwiek rzeczy innej niż lepiej to pominąć, zobaczymy kiedyś co i jak. To jest jak zwykle hazardzista. Nie chcę na razie z niego korzystać. Zamiast tego fajnie byłoby może, nie wiem, odnaleźć jakieś przydatne rzeczy i potem lecieć już, wiecie, na bitwę z tym bossem. Czy tam w sumie szukanie tego całego trupa, którego można uwolnić albo pobić. Chciałbym zobaczyć, jaka jest nagroda za pobicie gościa. Co to jest? Kram energii jakiś. W sumie zostawię go sobie chyba na starcie z tym ostatecznym bossem, bo w sumie... Jak na razie widzicie, no, moja drużyna się trzyma dosyć dobrze. Ale nie sądzę, żeby to było potrzebne na walkę z tym całym trupkiem. W sumie najgorsze będzie z tego wszystkiego to, że jeszcze kiedyś będę musiał tu wrócić i uwolnić tego trupka. W sumie pewnie... Ej, co jest? Jakby się coś tam wysypywało, ale to było tylko liście, dobra. Czy tu jest zamknięte? Nie, dobra, trzeba iść naokoło po prostu. No cóż, o, jakieś zwoje. Dobra, ruszyłem już je, więc nawet nie ma co się przejmować. Jesteśmy w tym miejscu, zaraz ostatni pokój. Żeby to oznaczało, że tym razem mi się nie trafił ten gość cały? No i no niestety na to wygląda. Więc będę musiał jeszcze się więcej męczyć, żeby go znaleźć. No niestety. Niestety. Ale spokojnie się to później ogarnie, powinno być wtedy dobrze. Będę tu właził niejednokrotnie pewnie na...
całym normalnym, tylko po to, żeby go szukać. Kiedyś się to załatwi, jak mówię. A póki co weźmy te chramy, skoro już wiadomo, że go nie będzie. No i w sumie spotkamy się już na starciu z bossem. Dobra, starcie z całym bossem, podejście numer 2. Znowu scenka, ale nie ma co jej oglądać, bo ostatnio była. Zryw. W sumie... moja ulubiona muzyka jak na razie chyba z tej gry. Dobra. Nie ma co się ten guzdrać. Robimy na niego najbardziej ofensywny zryw, jaki mamy. I póki mamy chwilę wolnego, bo to widzicie, no bijemy, później będziemy przejmować się innymi jakimiś głupotami. Dziab, 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 dziab. Standardowo. Niestety. Dobra. Dziki ogień. Albo przede sobie w sumie 5 gai, bo jeszcze tego nie znam. A wydaje się być to sensowna, ciekawa zdolność. Dobra, wstrząs. Ja, mój drogi Garrisonie, poczekaj jeszcze chwilę. Z żądłą, oczywiście. I twój cel jest prosty. Teraz użyć wojennego ostrza, które mam nadzieję, że okaże się masywny. No i nałożyła się jakaś pięść gai. Dobra. Zobaczymy, jak to będzie. A, czyli to teraz leci przy uderzaniu tego wroga. Fajne. Ale nie sądzę, żebyśmy mieli dużo czasu się tym nacieszyć. Chyba widzicie, już prawie koniec starcia. No, tylko oczywiście on też swój zryw musi aktywować. No to jeszcze, jak mówiłem, tutaj jest o tyle łatwo, że... no, wszystko to jest słabe, dobra. Kalibreton. W sumie, jeśli mamy zrywa, to jeszcze ty go aktywuj i trochę nas chociaż podlecz. A, rozumiecie, minimalizacja strat. A Garrison już powinien sobie spokojnie poradzić? No oczywiście, że nie. Krwawienie, proszę. Dziękuję. Głos pokonany po raz drugi. Jakieś tam rzeczy. Tym razem zielony jakości, mały fragment ostrza i w ogóle. No i otwieramy tutaj ponownie. I znowu będzie ten zardzewiał miecz pewnie. A, tym razem go nie było. Chyba, że przerwałem za wcześnie. Nie przerwałem za wcześnie, więc w sumie nie wiem. Dobra. Starczy tego, idziemy zająć się już czymś porządniejszym. Miejmy nadzieję, że będzie fajnie. Lecimy, mówiąc, fabuła dalej. Jak nawet nie czekamy na statek czy coś, idziemy po prostu na bitwy, rozumiecie? Pora naprawdę postępować z fabułą, póki mamy jeszcze trochę czasu. Wy to widzicie? Ci wrogowie mają trzecie poziomy, wcześniej kiedy moja drużyna ma siódmy. Ej, gra chyba ma słaby sposób na dostosowywanie wszystkiego. Dobra. Najpierw pozbądź się motywatora, Garrisonie. Ej, blisko, ale niestety. Minimalne obrażenia musieliśmy dostać. A w sumie nawet nie minimalne, bo mogłem mniej ryzykować pozbyć się chociaż nietoperza, no ale wiecie, no. Ja mam nadzieję, że Garrison okaże się na tyle potężny, że motywatora też się pozbędzie, no ale dobra. I tak, bitwa bardzo łatwa, nawet bez umiejętności. No, jakieś tam minimalne expy. Jakieś tam części. Nic istotnego. O, bandyta pięściarz. Super. Zajmień. W sumie można pobić ich wszystkich, chociaż nie czuję wielkiej potrzeby. Dobra. Zabijaka jednak wydaje się być chociaż trochę trudniejszy do pokonania, więc cyk. Gali. I nasz ulubiony Garrison powinien się... wiecie, jaki Garrison? Właśnie Kalibreta powinien się tym zająć, Garrison, jak widzieliście. Pająka ubiło tak po prostu. Mamy dużo do ładowania, więc...
W sumie Brett już może to dokończyć bardzo łatwo. Tam nie ma co czekać. Odparcie. Wiem, że można było prawdopodobnie szybciej, ale po prostu chcę, żeby kalibrę to się wykazał. Dziękuję. Tyle w tym macie. Kolejna walka wygrana, chociaż tutaj nie ma co się cieszyć, patrząc na poziomy oponentów. Mhm. Pełna energia, czyste doładowanie, jakiś cudowny cios, nawet nie wiem co to jest. Jakieś roślinki ponownie. Byłem w tym miejscu? Albo nie, albo lasłem, ale jakąś taką dziwną trasą, że nawet nie kojarzę. Nie no, musiałem być. Jak tak patrzę, to jest chyba druga na około do... co jest? Czony przystanek strefa eksploracji. Nawet nie wiem, co się stanęło tak naprawdę. Bo szczerze, bo ostatnio był tu jakiś opis, ale nic ponad to, a tutaj proszę. Jakaś mini lokacja. Lokalizacja. Mrocznik niszczyciel. Standardowo musiał nas pobić w czasie, kiedy my nie mieliśmy okazji się ruszyć. Dobra, bij Breto. I tak nie ma nic lepszego do roboty. Garrison. To mnie teraz, kiedy... Nie, no nawet nie ma co marnować jakichś umiejętności czy coś. Pokonamy go bez większych strat. Zwykłymi atakami. Też w sumie ten zryw by zapewnił już brak obrażeń, ale dobra. Raczej się przygotować będzie. Ja na szczęście się przygotowuję, więc no. Calibretto wykonał swoje zadanie nawet lepiej niż myślałem. Dobra. Dobra, fajnie. Coś przydatnego? Nic. Standardowo. Aha. I musimy szukać Nolana i Moniki. I wygląda na to, że jednak naprawdę chyba będą tu istnieć. Ja w sumie tak podejrzewam od początku, że to będzie... w sumie oczywiste, że wcześniej czy później dołączą do drużyny i w ogóle. Ale no... gra coraz bardziej zaczyna coś tym sugerować, że tak, że jednak będą mimo wszystko, że mogli gdzieś przepaść, zginąć coś. No cóż. A teraz glutek. Standardowo. Oj, to z pająkiem. Dobra, pająk co robi? No oczywiście, że musiał zatruć. Ja chciałbym po prostu... Można było to Garrisonowi zostawić. No cóż. W takim wypadku Breto jeszcze dokończy. A tutaj tylko nadzieja na to, żeby... A, czyli się uda i tak. Bez większych strat. No, niestety ten jeden niefortunny atak pająka. Ale widzicie, problemem to wielkim nie jest. I tak dajemy radę. Ten bestii łowcza z przyczółka? No, kolejny jakiś talent chyba, żebym odblokował. Może warto byłoby zobaczyć, czym jest ten cały łowca z przyczółka. Talenty bestii. Łowca z przyczółka. A, odporność o 1%. Chociaż w sumie najbardziej tym mi zalecał. Nie, zależałoby mi na łowcy bestii, żeby więcej ekspów dostawać, ale. Każda rzecz, którą zdobędziemy, i tak jest czymś moim zdaniem bardzo pożytecznym, pozytywnym w ogóle, więc tak. Zobaczmy, czy ona ma teraz coś do powiedzenia. Mhm. Dobra. Beach? Dobra, nawet nie wiem, co jest. Polowanie, sprawdzić towary. I można kupować jakieś materiały chyba. Polowanie. Aha. Nawet nie wiem, co to jest. Ćwicz. Aha. Nawet nie wiem, o co tu chodzi. Dobra. Mniejsza z tym. Nie chciałem do niej przychodzić. To już raz obrody czy jakoś tak. To jest chyba nasz wątek główny teraz, więc zanim coś to... do kolekcjonera. Co? Ważne jakieś i krzyczy. Artefakty. Nawet tak szczerze nie jestem w stanie wam powiedzieć co i jak.
Nie wiem. Aha, dobra. Wygląda na to, że to są jakieś rzeczy, które są niekoniecznie przydatne. Jeśli będą potrzebne, to potem będę żałował pewnie, ale póki co można sprzedać to wszystko. Jakieś monety. Co my tu mamy? Zdobyczny miecz. Wow, wygląda ładnie. Nie sądzę, że to było potrzebne. Zapalający pancerz golema. No nie wiem, nie wiem. Pierścień przemyślności. I dużo rzeczy, ale czy ja wiem? Księga wiedzy. Mhm. Wielka księga wiedzy. Aha. Wielka księga zdolności. Jak się różni księga wiedzy od księgi zdolności? Dobra. Mhm. Aha, okej. Okay. Księga wiedzy Gali. Okej, okay, fajne. Można kupować więcej książek, ale na razie jeszcze tego chyba nie będę robił. Prędzej poczekam. Jeszcze trochę, wiecie, no. Zrobimy to, jak już będę wiedział, co chcę zrobić z tym talentem, bo w sumie mam kilka książek i dalej nic z tego. Znowu mi przeszkadzacie, nie. Żelazo Brody jest po prostu chyba najmilszą osobą w całej wiosce. Wróciliście, jakże mi miło. Te insygnia upuścił uciekający bandyta. Poznajesz je? To? Z żelaznego przyczółka. To nie są wojskowe oznaczenia. Nic z tego nie rozumiem. Ale może Kual coś poradzi. Miejcie na uwadze, że to dziwak. Chociaż może coś wiedzieć. Do tej pory nie garnął się do rozmowy z nami. Być może, ale teraz macie coś ciekawego do omówienia. Oj tak. Co mogłoby pójść nie tak? Aha. Dobra, czyli do tego tajemniczego alchemika, czy kto to tam by nie był. Ale nie sprzeda chyba jakiś, nie sprzeda niczego przydatnego, więc dobra, pogadajmy. Witam. Macie dla mnie coś ciekawego? W żelaznym przyczółku widzieliśmy bandytów wyciągających miecz ze zbroi. Ta sama zbroja szybko ożyła i próbowała nas zabić. Ach tak. Fascynujące, co też artefakt potrafi uczynić, zwłaszcza z innymi artefaktami. Jak to z innymi artefaktami? Nie walczyliście ze zwykłą zbroją. To był starożytny artefakt. Niegdyś nosił ją porucznik, a klątwę rzucił na nią sam Verus. Wow. Co to za jeden? Zwykły arcymag, opętany rządzą władzy, wspierany mocą krwawego demona. Zginął dawno temu. A przynajmniej zniknął. Możesz powtórzyć? Żaden ze mnie historyk. Jeśli musicie, poszperajcie na własną rękę. Zapomnij, bandyci mogą wiedzieć, gdzie są nasi zagubieni towarzysze. A jeśli mają artefakt, gdzie możemy ich znaleźć? Jeśli znaleźli waszych towarzyszy, to pewnie są w Złomowie. O, Złomowo, piękna nazwa. Gdzie to jest? Na wschodzie, prościutko na wschód. Jest tylko mały problem. Coś oprócz tego, że nasi przyjaciele zaginęli, a moja cierpliwość się kończy? Jedyną drogę na wschód blokuje działo bandytów. Nie dacie rady go ominąć. Jak spróbujecie, z pewnością wpadnę zabrać to, co zostanie z waszych trucheł. Cierpliwość naprawdę nie jest moją cnotą. Spokojnie. Jest jeszcze inna droga. O ile uruchomicie na nowo mikstację. Jakiś teleport? Tak. Może przenieść was w głąb terytorium wiatrowiska. Dość suchego i niemiłego miejsca. Okropnego wręcz. Dzięki temu jednak uda się wam podejść działo od południa, czyli oskrzydlić je. Jeśli się go pozbędziecie, Złomowo stanie przed wami otworem. Nie no, Złomowo to chyba moja ulubiona nazwa. Jak naprawić mikstację? Idąc wschodnią drogą, na północ od działa, traficie na jaskinię Banuk. Wewnątrz znajdziecie rdzeń many.
Żelazobrody przysiągł, że jeśli trafi się ktoś na tyle szalony, by ten rdzeń pozyskać, naprawi mikstację. Wy mi na takich wyglądacie. Przynieście mu rdzeń. Może będzie się na tyle nudził, że dokona naprawy i przeniesie was do wiatrowiska. Dobrze, więc... A ta rozmowa przestała być interesująca. Chociaż wciąż interesuje mnie wasza wiedza alchemiczna. Jaka? Alchemiczna. No bo po co mielibyście iść do żelaznego przyczółka, jak nie po wspaniałe alchemiczne składniki? Podoba mi się ten gościu. Może po przyjaciół? Mój stół alchemiczny na was czeka. Tylko po sobie posprzątajcie, bo z pewnością narobicie bałaganu. Mhm. Do widzenia. Aha. I możemy gotować eliksiry. Nieźle. Dobra, zobaczymy, co ma ten nasz karczmasz. No do nas sprawy. Aha. Kanały pełne pająków. Dobra, do kanałów. Włazimy, zobaczymy, jak będzie. Ciekawe, czy jest tu cokolwiek wartego uwagi. A niestety, póki co książka, która nic nam nie daje. Dobra. I mamy pająki. Kto by się spodziewał? Poziomy szóste. Coś mi mówi, że zeszliśmy tutaj w nie najodpowiedniejszym momencie. Ale dobra. Damy radę. A przynajmniej taką mam nadzieję. No, przynajmniej pojedynczego pająka to możemy łatwo unicestwiać, ale jak będą w grupie, to będzie trochę gorzej. Dobra, 20 expów dla każdego. I nie ma bonusów za to, że nie używaliśmy zdolności, za to, że tylko doładowanie, nic. A szkoda. Dobra, kolejny pajączek. Niestety tym razem będą dwa, więc zauważyłem, że są połączone. Ale chyba nie ma co się przejmować, damy radę, tak czy jak. Dobra, Breto. I teraz w sumie wszystko w rękach Garrisona. No, oczywiście dał radę, jak na naszego wojownika. Przestała. Dobra. Nie będę już wrócić żadnych umiejętności specjalnych, bo w sumie nie czuję, żeby ta walka była wystarczająco trudna na to. A jeśli będzie, no to mój błąd. Ale widzicie, jeden cios tylko przyjęty. Leczymy się w sumie bardzo podobną wartość, więc no, jest łatwo. Dobra, nic szczególnego tu nie ma. O, kolejny pajączek. Tym razem samotny i tu jeszcze na poziomie. Wydawało mi się, że piąty ma znowu szósty. Dobra. A teraz nam nie ma co mówić. Wygrana znowu jest nasza, bez strat. To w sumie oznacza tylko tyle, że w sumie Gali się uzdrowi jeszcze bardziej. A my jesteśmy coraz bliżej zdobycia talentu zwiększającego expo 5%. Ja 5%, niby tak niewiele. Ja jednak jestem właśnie z tych, co to preferują nawet takie minimalne wartości bonusowe niż ich brak. Okej, tam widać trochę sporo tych pajaków. Dobra. Dobra, może uda mi się je rozdzielić. Nie, nie ma szans? Dobra, to chociaż ogłuszymy. I tak, wiem, żeby z tego też spokojnie bym sobie poradził. No ale cóż. Teraz może być różnie, bo w sumie Garrison nie dostanie wsparcia. A i tak, najpierw trzeba się pozbyć tego pająka. Więc dawaj ta. Pokaż ta, co potrafi ta. Czyli niestety jeden tak ci jak zadziała. Ale dobra, przynajmniej jeden, a nie dwa. Więc tak jest dobrze. A, okej, okay, dobra, jednak nie. Czyli to ogłuszenie w sumie dało nam walkę bez... stratową. Patrzysz, nawet wiadomo, ile mają życia. Nieźle. Szybko dosyć.
Dobra. W sumie odcinek taki dosyć wyjdzie pewnie. Mało emocjonujący, bo wszystko przychodzi łatwo dosyć. I w ogóle, ale tak czy siak, fajnie, że jest ten odcinek. Że mogę wam to pokazać, że jakoś sobie z tym radzę i w ogóle. Za dużo tego w ogóle. I całkowicie, no. Fajnie, że po prostu mam okazję grać w tę grę. W tę grę w sumie, prawdopodobnie w tą grę, ale dobra. Tak się nie będę czepiał szczegółów. Uff, jejuśku, co ja tam narobił? Teraz miliony pająków będą mnie jakieś atakowały tajemniczych. W sumie nawet nie wiem, co to jest. Dobra, chyba dobry moment na zrywa. Dobra. Ty, mój drogi Garrisonie, na razie bij pająki. Jak już będziesz miał trochę więcej energii, to zaraz zrobimy to, bym te całe wojenne ostrzeż jakoś tak. Dobre to. Nie masz za dużo wyboru. Też bij tego pająka. Starcie może być ciężkie. Ja. Bo jest jakiś efekt. Oplecenie? Jak to działało? Nie można rozproszyć pańca 6. Strasznie dziwna rzecz. Aha. Dobra, chyba nic nie rozumiem z tego, co się dzieje, ale niech będzie, że tak. Dar natury, chociaż tyle, żeby zminimalizować obrażenia. Zrywu nie możemy zrobić, więc gali, a nie gali w ogóle nie ma. Dobra. To bij pająka. Super, w ogóle nie widać Garrisona na liście. Wieczne ogłuszenie, no tak. I zaraz nam padnie. Super. Coś mi mówi, że właśnie zlamiłem mocno to moim uciekaniem przed pająkami. Tym samym można powiedzieć, że też sprowadziłem na siebie zagładę, ale... Jest to konieczne, żeby bić tego pęka? Nie, no lepiej uderzył już tamtego. Ale jak mówiłem, to jest moja wina, ja zlamiłem. I znowu zlamiłem w sumie. Dobra. To trzeba dobić tego pająka i liczyć na to, że Gali chociaż mi przeżyje. Jak widać, no niestety, nawet Calibretto już padł. Dobra. Ze wszystkich rzeczy w sumie najlepiej byłoby barierę użyć, tylko że to znowu mana. A dobra, niech będzie, nawet poświęcę tą manę. Póki Breto jeszcze żyje, to trzeba go chronić. A, dobra, udało się, pozbyliśmy się kolejnego pająka, dzięki temu. Dobra, to teraz, jeśli by się udało ogłuszyć, to byłoby super. Więc zobaczmy. No oczywiście, że nie ma ogłuszenia. Dobra, Breto, nie ma co czekać. Dziki ogień. Jeśli teraz mnie padniesz, to w sumie zdecydowanie wygraliśmy już starcie. Chociaż nie ukrywam, mikstur dużo by się przydało teraz zmarnować, by Garrisona i Calibretto przywrócić do stanu użyteczności. Ale i tak, ekspy są, są. I w sumie jest awans, więc kolejne dwa punkty talentu. A, no tak, kolejne pająki. No jasne. No na całe szczęście tutaj są tylko dwa. Z czego tylko jeden jest ten duży, więc... Więc boom. Zwykły cios. Nawet jeśli się jeszcze nie uda, co... Powinno być dużo łatwiej dzięki temu właśnie, że... Tym razem są dwa. No chyba, że będą mieli takie akcje, w zasadzie decydują ataku i od razu im się to umieszcza, bo w sumie czemu nie? Każdy wróg może tak robić, to jest uczciwe, że oni tak mają, a mnie. Dobra. Standardową. Ty w sumie, Gali, możesz bić już tego pająka. Dalej. W sumie, gdybym wiedział, że będzie krytyk, to już bym uderzył drugiego. Dobra, Garrison. Tak, jesteśmy już blisko zwycięstwa. I teraz Calibretto wykończy wszystko. Muszę przyznać, strasznie dużo życia już stracił, jak na taką łatwą bitwę, ale... Dobra. Pora chyba też rozdysponować talenty. Dostałem kolejne dwa punkty. Co jest w zakładce tej wytwarzania?
A no tak, recepty. Dobra. W takim wypadku talenty. Czy jest coś fajnego za 4, co bym chciał? Mhm. Ciekawe, dobra. Mhm, dobra. Czyli Gali jak zwykle idzie w strażnika, chociaż myślę bardziej o innych rzeczach. Dobra, to teraz wyłączamy to i można wziąć obrona. A, obrażenia krytyczne. Fajnie, ewentualnie jedna okazja. Mhm. Aha, nie wiem, czy jest tutaj cokolwiek. Mhm. Dobra. Wezmę to w sumie dla niego na obecny moment. To niby było niezłe, ale nie czuję, żeby było aż takie cenne. No i oczywiście Breto, któremu to w sumie talenty, nie wiem, czy są jakiekolwiek przydatne bardzo, ale no można wziąć. Siła leczenia, przyspieszenie. Aha. Mamy w sumie coś, co jest idealne. Tak więc dobra. A tu są znowu jakieś drzwi? Klucz do pompowni jakiś. Oczywiście nie mamy czegoś takiego, więc trzeba będzie łazić pewnie i zwiedzać. Nawet nie wiem, w którą stronę, ale coś się tam znajdzie. Dobra. Są trzy normalne pająki, czy jak? Chyba normalne, ale niestety nie unikniemy bitwy. No. I teraz Kaliber to gdzieś tam się leczył. I dobra. Wiem, pojedynczo oczywiście, jakoś sobie poradzimy. Miejmy nadzieję z tymi wszystkimi badziewiami, chciałem badziewiostwami, chciałem powiedzieć, ale w sumie takie słowo nie istnieje. Dobra. W sumie nie ma co czekać. Wykończ tego pajączka, grzeczny Garrison. No i niestety nie dostał okazji. Tym samym zdobył 35 punktów do ładowania za jeden atak. No i standardowo wykończamy kolejnego pająka. A tym razem się udało chyba? Nie, dobra, nie udało się. I w sumie to już tyle. Wiem, że mogłem niby leczyć czy coś, ale nie czuję, żeby to było jeszcze aż tak potrzebne. No i szybko dziab i po sprawie. W sumie muszę przyznać, dalej nie wiem, kiedy zdobędziemy tych towarzyszy i cokolwiek. Aha. Udało nam się pozbyć wszystkich pająków. No. Ale jak w sumie powiedział Garrison, gdzie ci tak śpieszno, wielko ludzie? No mnie nigdzie nie jest śpieszno, więc pora się trochę pozwiedzać. Chociaż odrobinę, bo wiecie, znając gry takie jak te, będzie tu więcej sekretów, niż by się chciało nawet w sumie wyobrazić. Stąd przyleźliśmy. Tak, ale w sumie jeszcze jest droga w drugą stronę, a tam mnie chyba nie było. Więc warto zajrzeć, póki jeszcze tu jesteśmy. A nuż, widelec, się uda coś znaleźć. Co my tu mamy? Aha. Mhm. Ciekawe. Jakieś posłanie i w ogóle. Co to jest? Aha. Mhm. I w sumie są takie rzeczy, które można kliknąć, żeby poznać jakąś informację, ale nic więcej, więc no. Trochę szkoda zmarnowanego potencjału tamtej strony, ale ja tam będę narzekał. Gra i tak jest super póki co. Żebym podkreślam póki co, bo może się nagle okazać, że zmienię zdanie dosyć prędko. Wyczyszczone ostrze, jakieś tam małe fiolki, coś tam. Ale to zbezczyszczone ostrze zapowiada się ciekawie. Jak patrzę na nie, to wszystko ma na plus, chociaż niby ma na minus. Dobra, skoro wypadać tak fajnie, to bierę. I teraz tylko pytanie, gdzie znaleźć klucz do kanałów? W sumie chyba go nie mamy w kieszeni, tak po prostu. Musi gdzieś być. Jeśli nie będzie, to się wkurzę i będę musiał sam szukać nie wiadomo gdzie tego. Bo ja nie jestem z tych, co to odpuszczają. Zamknięte pomieszczenia. Też miejmy nadzieję, jak już się powtarzam się,
A nie no, klucz do przepompowni, nie do kanałów. No cóż, nie mamy czegoś takiego, więc pewnie będę tutaj milion lat szukał. Tak więc, żeby wam to oszczędzić, spotkamy się jak znajdę klucz do przepompowni, albo stwierdzę, że go nie ma i tyle. Dobra, jak widzicie, klucz do przepompowni był w tym miejscu, w którym mówiłem, zmarnowany potencjał, tak więc, no lama ze mnie. Niby szukam dokładnie, niby zwiedzam, a tu się okazuje, że nope, jak zwykle musiałem pominąć jakąś istotną dla mnie rzecz. Więc teraz tylko szybko biegnijmy i miejmy nadzieję, że warto było zmarnować kolejne 5 minut swojego życia na szukanie tego. Odcinek wychodzi wyjątkowo długi, ale... No jak już mówiłem, jakoś tak jest w tym Battle Chasers, że zawsze te odcinki wchodzą dłuższe niż bym chciał. Gra po prostu aż za bardzo wciąga. Dobra, klucz do przepompowni. I co my tu mamy? Po pierwsze, skrzynia skarbów. Kamienny pancerz, żelazny łańcuszek z ostrzami, a po drugie... Maszyna odpowiadająca za oczyszczanie wody pitnej dla miasteczka na górze. Aha. W sumie włączyłem jakąś tam coś, nawet nie wiem po co, na co, za co, ale dobra. My nikt jeszcze nie ma wisiorka, zobaczmy jak to. Wzmocniony pancerz golema. Będzie miał mniejszą siłę ataku, ale lepsze wszelkie odporności. Dobra, niech będzie. Wygląda na lepszy ogólnie. To teraz zobaczmy. Obrażenia i odporność. A ty jesteś lepszego? Dotyk natury, który zmniejsza... Aha, dobra, trochę dziwne. Tutaj zmniejsza przyspieszenie, ale daje bonusy do wszystkiego. Dobra, to masz w takim razie Breto, ciesz się. Tutaj mamy coś lepszego. Pętla, to dotyk natury. Mam coś, co by zwiększyło jeszcze bardziej odporność. Ale no nie dziękuję. I potrzeba trochę zwiększyć siłę ataku, bo w sumie, nie ukrywając, ma chyba najmniejszą ze wszystkich. No, teraz Breto ma mniejszą, ale dobra. Zrobiliśmy wszystko, co się dało, tak więc wracamy teraz tylko do naszego kolegi karczmarza. I miejmy nadzieję, że dostaniemy jakąś fajną nagrodę. I żeby nie było, oczywiście ja w wolnej chwili postaram się przejść jeszcze raz kilkukrotnie ten całe, jak to się nazywało, no, żelazny przyczółek. Na normalnym, bo chcę pokazać, co się dostaje z tego całego lisza. Na pewno chcę go wypuścić, więc no rozumiecie, chwilę jeszcze mi to może zająć, ale z tym się raczej śpieszyć nie będziemy. Póki co wyłazimy z kanałów, udało się wszystko zrobić. Dziękuję bardzo. No, dobra. Teraz trzeba tylko z nim pogadać. Znowu. Diabelski tripper. Jakieś ciasto nietoperzowe, dobra. I tutaj jeszcze coś jest. Aha. Urośliście w siłę przeszukiwacza przygód, tak. Dziewny zryw. O. Pasek bitewnego zrywu osiągnął drugi poziom. Próba ognia. Poziom zadania 12. Aha. Dobra, wiecie co, coś tutaj się pomału zaczyna robić. I pasek bitewnego zrywu osiągnął drugi poziom? Nie rozumiem chyba co i jak. Ale okej, okay, fajnie. Fajnie, dobra. Obecnie mam chyba wystarczy nam przygód. Tak więc, ja wam dziękuję za obecność i do zobaczenia w następnych epizodach różnych gier. No więc już tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.